Dzisiaj są trochę chmury, ale mocno też świeci słońce, więc będzie ok. Ja zabieram swój pistolet. Zaraz idziemy na plażę. Idziemy na plażę. Idę, idę. No, dzisiaj takie niebo troszeczkę z chmurkami jest. Zobaczymy, jak będzie z opalaniem. Idę, tak, idę. Zobaczcie, jaki widok. O, teraz słychać super cykady. To jest, słuchajcie, to jest odgłos Chorwacji. I powietrze też tutaj pachnie inaczej. No, znowu słychać cykady. I tutaj tak pięknie pachnie. I słuchajcie, taka roślina sobie tutaj rośnie. I to pachnie cytrynowo. Jak to się potrze. Oje, no jaki zapach. Po prostu rękojeścią na dół. No normalnie cytryna. Ciekawe, co to jest. Ale to pachnie. Czekamy na jedzonko. Karolowacko. Mam pipi. Nina ma picie. Pipi, cokolwiek to znaczy. Co się nazywa pipi. Uważanie przelej. Chyba pomarańczowe. Pokaż, Ninusiu. Nie. Posmakuj, czy dobre. Posmakuj, czy dobre. Jak to smakuje? Dobrze. Dobrze. To rzeczywiście jest jak orężada. To jest po smaku, to jest dla chłopczyka, to jest dla dziewczynki. Tak, orężada, a to? Bardzo podobne. No, ale to serio? Bardziej intensywne. Ale to, naprawdę, było ale to było kiedyś chyba u nas w Polsce, tak, takie tak, coś, nie? No. Pani dała Anę kalamarki, dobra. Fajnie. Fajne to. Jesteśmy w tej samej restauracji co wczoraj. Siedzimy w innym miejscu, siedzimy w ogrodzie. Tutaj słychać cykady, słychać też samochody, ale bardzo ładnie tu jest. Bardzo ładnie. Czekamy na jedzonko. Dobra, wjechało nasze jedzonko. Mamy tutaj sałatkę z ośmiornicy. Więc zaraz będziemy próbować. Ona jest na zimno podana. Różne są tutaj w niej rzeczy, zaraz zobaczymy. Zamówiliśmy też frytki, bo wczoraj jedliśmy, były przepyszne, czyli tak zwany krumpir. Krumpir to są ziemniaki po chorwacku. I tutaj mamy panierowane kalmary z sosem tatarskim. Jest do tego cytryna. Panie kalmarze. Są przepyszne. Dzieci mają też frytki i mają jeszcze pizzę. Ale kalmary i tą sałatkę z ośmiornicy będziemy jeść wszyscy na spółkę. Michał, próbujesz ośmiornicy? Proszę. A pizza będzie na spółkę? Tak. Ogólnie po chorwacku to jest chrobotnica. Chobotnica. Chobotnica. Ośmiornica, chobotnica. Po co ten bójka? Dla ciebie. A,
Jakie to jest morskie. Są tak pyszne. No, fajny ten par. Proszę. Mhm. Superowy. No. Ten pan jest superowy. Tak, to jest kochowa, którego właśnie bardzo lubię. No, pan jest superowy. Dzięki. No już masz, ale chyba jest z pestką. No tak się mówi majtrak. Pomidor, oliwki. Nie, pan wiosny namówi się kapary. No, daj mi oliwę. Kapary to oliwa? Są. To jest oliwa? Tak. A to co to jest? A wiesz, no jakby przetłumaczyć dosłownie majtrak? Nie wiem. Ziemniaki? Moje tworzenie. Michał, daj talerz. Dam ci tej chobotnicy twojej trochę, tak? Dobra, masz dać. Nie, dwa, trzy kawałki możesz. No dam ci więcej. No dobra. No właśnie. Mhm. Z tym jeszcze, dobra. Kupimy tutaj tego. Dobra, dobra, starczy, starczy. Okej, my właśnie wróciliśmy z zakupu. Kupiliśmy chlebek. No zobaczcie, jaki chlebek. Tutaj w Chorwacji nie mają chlebów krojonych. Wszystkie chlebki kupicie w całości. I przeważnie są to właśnie takie chleby pszenne albo takie okrągłe. Słuchajcie, zakupy, zakupy. Kupiliśmy takie ciasteczka, bo już Ninka wczoraj na nie patrzyła i była ciekawa, jak smakują, więc jak będziemy mieli chwilę i Nina zje loda, da radę go zjeść, to, to posmakujemy sobie właśnie tych ciasteczek. I kupiliśmy gumy. Te to wiemy, jakie są, ale tych chyba u nas w Polsce nie widziałam, więc nie wiem totalnie, jaki to jest smak. Zobaczymy. Takie w takim pomarańczowym opakowaniu. I jeszcze kupiłam płyn do prania, bo muszę przeprać kilka rzeczy. Jeszcze orachowac. Bardzo dobry chorwacki trunek. Jeszcze słuchajcie, kupiliśmy obok w sklepie tą orężadę, co piła Nina, w dużej butelce pipi, pomarańczową, więc zaraz schowam do lodówki. Mega smaczna orężada. Zobaczymy te ciasteczka, co? Jak one wyglądają. Czekaj, Fajnie wyglądają. To są takie kruche ciasteczka w cukrze pudrze. To jest cukier puder chyba. Zobaczcie, jaki księżyc. Tam. Pełnia. Księżyc oświetla normalnie całą tutaj wodę ładnie.